Oblicz współczynniki a i b wielu mianu w, jeśli w od x wynosi minus x do czwartej plus ax do trzeciej minus 3x kwadrat plus bx plus 6 oraz w od minus 1 wynosi 16 i w od 2 wynosi 4. Nasze dwa warunki ułóżmy w układ równań, czyli mamy w od minus 1 wynosi 16 oraz w od 2 wynosi 4. Policzmy więc w od minus 1. Czyli za każdego x będziemy wstawiać minus 1. Po kolei minus przypisujemy. Za x wstawiamy minus 1 do potęgi czwartej. Dodać a razy za x wstawiamy minus 1 do potęgi trzeciej. Minus 3 za x wstawiamy minus 1 do potęgi drugiej. Plus bx, czyli mamy plus b, za x wstawiamy minus 1 i plus 6. Uprośćmy, czyli mamy w od minus 1 wynosi minus do potęgi czwartej daje plus, ale ten minus przed nawiasem zostaje, czyli mamy minus 1. Teraz minus do potęgi nieparzystej zostaje, czyli będzie minus 1 razy a, to jest minus a. Teraz minus do potęgi parzystej znika, ale razy minus da nam minus 3. Tutaj mamy minus b i plus 6. Dostaniemy minus 1, minus 4 i plus 6. To nam daje 2, minus a i minus b. To samo teraz zrobimy z w od dwójki. Policzmy więc w od dwójki. Czyli teraz zamiast x będziemy wstawiać dwójkę. I dostaniemy minus 2 do czwartej plus a. Za x wstawiamy 2, teraz do potęgi trzeciej. Minus 3 za x wstawiamy 2 do drugiej. Plus bx, czyli mamy plus b za x wstawiamy dwójkę i na końcu plus 6. Czyli w od dwójki wynosi 2 do, kolejność działa, najpierw potęgowanie, potem mnożenie, czyli mamy 2 do czwartej to jest 16, czyli minus 16, 2 do trzeciej to jest 8, czyli będzie plus 8a, tu mamy 4 minus 12 plus 2b, i plus 6. Uprośćmy tylko jeszcze, czyli w od dwójki to będzie z tego i z tego dostaniemy minus 22 plus 8a i plus 2b. Teraz przenieśmy nasze wyniki do naszego układu równań, czyli w miejsce w od minus 1 wstawimy to wyrażenie, więc dostaniemy 2 minus a minus b, to jest równe 16, a w miejsce w od dwójki wstawimy to wyrażenie. Czyli mamy minus 22 plus 8a plus 2b wynosi 4. Teraz musimy już tylko rozwiązać układ równań z niewiadomymi a i b. Zostawmy wyrażenia z a i b po lewej stronie, a liczby przenieśmy na prawo, czyli tu dostaniemy minus a minus b, to będzie dwójkę, jak przeniesiemy na prawo, będzie ze znakiem minus, czyli będzie 16 minus 2, to jest 14. I tu minus 22, jak przeniesiemy na prawo, to będzie ze znakiem plus, czyli dostaniemy 26. Po lewej stronie zostanie nam 8a plus 2b. Proponuję zastosować metodę przeciwnych współczynników. Tutaj już mamy minus b. Wystarczy więc, że tu pojawi się b ze znakiem przeciwnym, czyli ze znakiem plus. Będzie można zastosować tą metodę. Więc podzielmy całe to wyrażenie przez 2. Pierwsze wyrażenie przepisujemy.
pierwsze równanie. A tu dostaniemy 4a plus b, to jest równe 13. Teraz podkreślamy, dodajemy stronami. Z tego dostaniemy 3a, b nam znika i tu mamy 27. Policzmy a, czyli podzielimy obustronnie przez 3, czyli a wynosi 9. Teraz wybieramy dowolne równanie i będziemy pod a wstawiać dziewiątkę. Ja może wybiorę to równanie. Czyli mamy, chociaż może łatwiej nam będzie wykorzystać od razu to równanie. Czyli dostajemy minus, pod a wstawiam dziewiątkę, minus b równa się 14. Czyli mamy minus b, to jest 14 plus 9, czyli minus b to jest 23. Stąd dostajemy, że b to jest minus 23. Czyli nasze współczynniki wynoszą a 9 i b minus 23.